Drodzy widzowie, witajcie. Witam was bardzo serdecznie. Jest środek lata, właściwie środek wakacji. Do końca wakacji zostało jeszcze prawie 3 tygodnie. Można by powiedzieć, że jesteśmy w środku sezonu ogórkowego. Jak co roku, prawda? I wtedy tak naprawdę niewiele się dzieje. No ale tak nie jest i wy to czujecie. I muszę wam powiedzieć, że my też nie zasypiamy gruszek w popiele, bo i my w projekcie Netify, i nasi partnerzy, którzy z nami współpracują, i nowe istoty, które się pochylają nad tym projektem, cały czas pracujemy dla was. Dziś chciałbym wam przedstawić nowy kanał, nową istotę, która postanowiła utworzyć kanał pod nazwą Inny Świat. Oj. Bardzo chciałbym już żyć w innym świecie, chociaż zdaję sobie sprawę z tego, że on właśnie się tworzy na naszych oczach. I ten prawdziwy tam, poza szybką tego ekranu, i ten tutaj na kanale Innego Świata. Zapraszam was zatem do rozmowy z dwoma przesympatycznymi, miłymi i pięknymi paniami. Z Marysią, która jest twórcą tego kanału i jego właścicielem, i Agnieszką, naszą Agnieszką Stalkopę. Zapraszam. Tak więc pozwólcie mi przywitać dziś moich gości, Marysię i Agnieszkę. Witajcie, moje drogie panie. Dzień dobry. Witamy, witamy. Jak już wspomniałem wcześniej we wstępie, Marysia dołączyła do naszego zespołu Netify z kanałem Inny Świat. Już sam tytuł sugeruje, że będzie ciekawie, że znajdziemy się w innych światach. Ja z niecierpliwością czekam na dzisiejszą rozmowę. Co takiego będzie w tych nowych światach i czy Marysia uchyli rąbek tej tajemnicy dzisiaj nam w audycji? Przyjmujemy cię, Marysiu, z otwartymi ramionami. Cieszymy się, że jesteś. Już się polubiliśmy. Także bardzo, bardzo się cieszymy. Jesteśmy ciekawi, co będzie się dziać na twoim kanale, o czym będziesz chciała tam rozmawiać. Co będziesz chciała przekazywać na twoim kanale. Jaki masz pomysł i dlaczego? Ja też się bardzo cieszę, że mogę tutaj z wami być, że przyjęliście mnie tak z otwartością, no bo na dobrą sprawę się nie znamy. To tam 2 godziny pierwszego filmu ze mną, to tak naprawdę namiastka. Dlaczego kanał i dlaczego z wami? Dlatego, że ja bardzo chciałam to marzenie z zeszłego roku, które teraz się realizuje, być wśród ludzi, którzy mają podobne wartości jak ja i spojrzenie na rzeczywistość albo też na nierzeczywistość, bo i jedno i drugie istnieje. Więc naprawdę bardzo się cieszę, że mogę do was dołączyć i być z wami i zasilać innym spojrzeniem na ten sam świat, bo tak będzie wyglądał mój kanał, że to będzie inny świat, ale w rozumieniu nasz świat, tylko trochę z innej perspektywy. Więc cieszę się, bardzo dziękuję. To już się robi ciekawie, prawda, Agnieszka? Ja wiesz, no mój banan na ustach się jeszcze bardziej rozszerza, jak słucham Marysi i ją widzę. Super, Marysiu, no tak, poczuliśmy się od samego początku. I o to nam właśnie chodzi, żeby znajdować takie perełki i istoty, które no, czują podobnie i tym się razem wzmacniamy i czujemy się komfortowo właśnie w takim otoczeniu, w takim środowisku. No i mamy nadzieję, że taka atmosfera i właśnie takie poczucie się udziela też na naszych widzów, którym takie filmy udostępniamy i zarażamy ich też i też czują, że są między nami i z nami. Super, Marysiu. Ja mam takie małe pytanie, bo powiedziałaś właśnie, że będzie o rzeczywistości i nierzeczywistości. Co byś określiła dokładnie, nazwała właśnie, jeżeli mamy to rozdzielić rzeczywistością i tą niby nierzeczywistością? Wiesz co, ja przede wszystkim nie lubię nazywać rzeczy tak od A do Z i wkładać tego w ramy. Ja właśnie chciałabym, żebyśmy wychodzili z tych schematów, i żeby nie przykładać metek i nie przypinać łatek ani nam osobiście, ani temu, co w danym momencie uważamy, bo to jest płynne, bo to jest zmienne. I nie chciałabym tutaj mówić swojej definicji na ten temat, bo tak naprawdę jej nie ma.
I to, że coś się będzie działo na moim kanale, jakiś temat będę poruszała, to moja intencja jest taka, żeby wzbudzić ciekawość, a w ślad za tym eksplorowanie tego tematu z perspektywy osoby, która tego słucha. I to jest dla mnie ważne. Z Digim, jak rozmawialiśmy o kanale, to mówił o tym, że widzi stół bilardowy i taką bilę, która leci, dotyka inne piłeczki, one się rozchodzą po stole. I ja mam takie marzenie, żeby tak to właśnie wyglądało. Żeby każdy film był taką bilą, która dotyka inne bile i te bile dotykają inne i w ślad za tym jakby zarażamy się tym innym spojrzeniem innego świata na tą rzeczywistość, bo wtedy będzie zmiana. I już jest intencja na twój kanał. Poszła. Pięknie, Marysiu. Zygi, pamiętasz, ostatnio dokładnie mówiliśmy o tym, o czym przed chwilą powiedziała Marysia, zobacz jakie synchroniczności. Takie inne znaczenie właśnie powiedzenia z innej perspektywy, diabeł tkwi w szczegółach. My się cały czas rozbijamy o nazewnictwo i właśnie o etykietki i ramy, często mówiąc o tym samym. I też z Zygim właśnie chcieliśmy zwrócić na to uwagę w naszych nagraniach i też tutaj wyrażać, żeby zwracać na to uwagę, żeby nie przywiązywać się do tego, do określeń, do nazewnictwa, bo gdy za bardzo się skupiamy właśnie na tych szczegółach, nie dostrzegamy tego szerszego obrazu, a tak naprawdę chodzi o to, żeby te teorie i koncepty naprowadziły nas na zwiększenie naszego zrozumienia, na szerszy obraz tej rzeczywistości, żeby wyjść spoza tych ram. Więc nie kłóćmy się o słowa, nie kłóćmy się o te etykietki, ramy i nazewnictwa, naprawdę nie o to chodzi. Każdy ma swój sposób na zrozumienie, a tu chodzi tylko o to, żeby pobudzać w nas to zrozumienie, które płynie od wnętrza, od nas. Więc słowa naprawdę to nie tędy droga. Bardzo fajnie, wczoraj, że to powiedziałaś i zobacz, pierwsze wybrzmiało. Tak, wczoraj o tym rozmawialiśmy z Agnieszką, Marysiu. Tak. Właśnie powiedziałaś to samo, co o czym wczoraj my rozmawialiśmy. Popłynęło to. Nie ma przypadków. No nie. Nie ma przypadków. Zauważamy, że ludzie skupiają się na szczegółach, a szczególnie na szczegółach, które są sprzeczne w jakichś tam poglądach, a nie skupiają się na wspólnych elementach, nie nazywając tego, prawda? Po prostu te słowa nic nie znaczą. Absolutnie nic. Czy co? I to właśnie inny świat, czyli moja teoria na tą sytuację. Uważam, że słowa mają znaczenie i ja rozumiem nawet to, dlaczego ludzie w taki sposób podchodzą do tematu. Dlatego, że od dzieciństwa jesteśmy uczeni tego, żeby w jakiś sposób się zachowywać. I tego, że ten sposób, który pokazany jest nam do zachowywania się, jest najbardziej właściwy. I podam wam jeden przykład, który unaoczni tą sytuację. Ortografia. Po co jest ortografia? To jest pytanie do wszystkich, którzy teraz tego słuchają. Ja odpowiem, dobrze? Mhm. Dla mnie od dzieciństwa była na nic. Szczerze. Otóż to. Na nic. Ale i ona ma... Ja nie znam zasad ortografii do dzisiaj. Ja nie robię błędów, ale nie znam zasad. Nie była mi potrzebna. Ona ma funkcję bardzo ważną i istotną. Odciągania uwagi od treści. Szczegóły. Ludzie, którzy są zafiksowani na ortografię, oceniają poprzez to, że ktoś robi błędy, osobę, która napisała tekst. To jest jedno. Po drugie, totalnie nie skupiają się na przekazie, który płynie z tego tekstu. I nawet jeżeli tam są cudowne rzeczy, to poprzez filtr, który mają w sobie założony, ten ortograficzny filtr, tak bardzo drażni ich, tak bardzo drażnią ich te błędy i tak mocno skupia się ich uwaga, czyli umysł, czyli narzędzie, które jest zaprogramowane w ten sposób, że nie są w stanie nawet przyjąć tych treści, które są w tym tekście z błędami.
I o tym tak, też chcę mówić na kanale. To prawda, to szczególnie widać w komentarzach pod różnymi filmami, kiedy ludzie nie wyłapują treści komentarza, czasami bardzo ważnej treści, ale skupiają się na popełnionym błędzie. A to się przenosi wyżej potem i wyżej, wiesz, że nie skupiamy się na treściach, tylko oceniamy człowieka po jego wyglądzie, po jakimś jednym słowie, które padło z jego ust, prawda? Skupiamy się na szczegółach. Przepraszam, ja wycięłam specjalnie mikrofon, żeby nie robić zakłóceń, gdy mój piesek chrapie albo sąsiad trawę ścina. Ale chciałam się odnieść do tego, co powiedziałaś o ortografii i tłumaczeniu. Zobacz, książki, kiedy czytamy książki, dla nas są taką referencją właśnie do jakości, do tego, że jest zawsze wzorowa ortografia, stylistyka. A ostatnio czytałam taką książkę, która no tutaj mój światopogląd też wywróciła w wielu względach do góry nogami. Jest to książka pod tytułem Wieczni ludzie, skończeni bogowie, Teresa Thale. I tą książkę przetłumaczył słynny tłumacz Mariusz Dek, który tłumaczył Podróżników Ashayana Dean. Więc kiedy patrzę się na taką książkę, na takiego tłumacza, mówię sobie, ojej, jaka będzie jakość. A masz tą książkę, Zygi, zamówiłeś ją? Nie, mam Ashayana Dean i patrzę właśnie... A na Podróżnika. No, to w referencji tak. Jest napisane, że właśnie pan Mariusz Dek tłumaczył. Nie wiem, jak przetłumaczone są książki Ashayana Dean, ale kiedy czytałam książkę właśnie tutaj Teresy, to już było któreś wydanie z kolei na język polski. Ona właśnie twierdziła, że wzięła tego tłumacza, któremu jestem wdzięczna za jego pracę oczywiście, wzięła tego tłumacza, bo radzi sobie z takimi treściami i właśnie tłumaczy książki Ashayany, więc jest to duża referencja. Słuchajcie, pierwszy raz czytałam książkę, w której jest tak dużo błędów. Ja nigdy nie czytałam książki z błędami i są to błędy związane właśnie z tłumaczeniem. Jeśli chodzi nawet o stylistykę, o ortografię, nie mówię tam o u z kropką, tylko na przykład nie ma odmian, tak? Nie ma o, nie ma u, tylko jest o. To mnie zaskoczyło i mówię sobie, okej, jeżeli jest tak zła jakość wydania, co się dzieje, to czy mam teraz dyskredytować treść, która jest w tej książce? Więc zrozumiałam to, że książka była raczej tłumaczona automatycznie prawdopodobnie i później ewentualnie korygowana, ale jest dużo, dużo miejsc, szczególnie na samym początku, gdzie jest dużo błędów. Mnie to osobiście bardzo raziło i właśnie zauważyłam to, co mówisz, Marysiu, że przez to, że skupiałam się, że tu brakuje o, tam brakuje jakiegoś tu akcentu, tu jest źle odmienione, tu brakuje zrozumienia w stylu, to nie łapałam treści, tak trzymałam się tej ortografii. A potem mówię sobie, okej, przeczytam tą książkę, rozwaliła mi umysł, naprawdę. I mówię sobie, ale to po coś jest. I staram się właśnie mieć to ćwiczenie, żeby skupiać się na treści, a nie na tych takich małych, nieważnych akcentach. I to była praca do wykonania. I ja tu jestem wdzięczna za treść, za przekaz wiedzy, który jest ogromny i który naprawdę wywala wszystko do góry nogami. Trzeba dużo zapału, żeby przejść przez taką książkę, bo ona jest bardzo trudno napisana i wyciągnąć z niej esencję i treść. No i dzisiaj dziękuję autorowi, dziękuję autorce i tłumaczowi, że no to było ciekawe doświadczenie i ktoś, kto w zaparty sposób chce dochodzić do pewnej wiedzy, informacji, która tam jest zebrana w mocny, w dobry sposób, no to polecam, bo ciężko o taką wiedzę. No ale zobacz, nawet to, w jaki sposób mówisz, że na początku jest tego dużo. Kto wie, czy to nie był zabieg celowy? Po to, żebyś mogła podoświadczać siebie w kontekście czegoś takiego. Chętnie bym się o to zapytała pana Mariusza, ale powiem szczerze, że tu biłam się z moją, wiesz, tą potrzebą perfekcjonizmu, estetyki i fajnie, bo to mnie wyrwało z tych ram, tak? A jednak treść zrobiła swoje, ale też tutaj Teresa ma tendencję do wchodzenia w ogrom szczegółów, których też się trzyma i też mnie to nauczyło, żeby wziąć tą wiedzę, która jest bardzo ważna i świetnie analizowana i badana przez nią, chyba nikt nie zrobił takich badań właśnie jak tu zrobiła Teresa, tak dokładnych,
ale też nie wchodzić w tak w szczegóły, bo znowu zaczniemy się wszyscy bić o nazewnictwa i o szczegóły, ale pracę wykonała gigantyczną i to powinna być jedna z książek, która powinna być referencją zrozumienia naszego świata. I powiem szczerze, że tutaj przekracza Szajanę totalnie. A ja mam pytanie o kanał jeszcze do ciebie, Marysiu. Kanał się nazywa Inny Świat. No już powiedziałaś, dlaczego taka nazwa, ale bardziej mnie interesuje to, jaka będzie forma twoich przesłań, twoich filmów. Czy to będą, skupisz się na wywiadach, czy to będą raczej twoje rozmowy same ze sobą, twoje myśli, twoje przesłania, przekazy, czy też będziesz robiła reportaże, albo wszystkiego po trochu, jak to będzie? Jak to będzie, to tego nikt nie wie, bo możemy widzieć do przodu tyle, żeby się nie potknąć. A przychodzi później prowadzenie i po prostu, wiesz, idziemy tą drogą właściwą dla nas. Jak to kiedyś ktoś pięknie powiedział, że dzięki Ci Boże za to, że dałeś mi to, czego potrzebowałam, a nie to, czego chciałam, więc ja tu jestem otwarta. Ale tak, to będzie kanał, który będzie opierał się na moich doświadczeniach i przemyśleniach, dlatego też takie obfite w szczegóły film Droga do Przebudzenia, żeby też osoby, które będą chciały obserwować mój kanał i być w tej drodze razem ze mną, żeby wiedziały skąd co się bierze, bo to się wszystko ze sobą łączy. O. I jedno wynika z drugiego, no bo tak wygląda życie, nic nie jest oderwane, nic nie jest fragmentaryczne, wszystko jest ze sobą połączone, my jesteśmy ze sobą połączeni, więc nasze życie i rzeczy w naszym życiu też muszą być. Więc ja z perspektywy tych 12 lat, które mam, jestem w stanie już zaobserwować te związki i co z czego wynika i tym bym się chciała podzielić po to, żeby zainspirować innych. Poza tym chciałabym rozpocząć, tak jak mówiłam w pierwszym filmie, pracę z energią, czyli też, że ja pracuję ze swoją energią i z energią osób, które chcą ze mną pracować, natomiast chciałabym pokazać, w jaki sposób można sobie korzystać z naszych umiejętności, które w nas są, otwierać sobie szersze możliwości do wyjścia w ten inny świat, ale wstosowanie go w codzienności, bo dla mnie to jest clue. I to jest integralne. Tak, no. To też przyszło do mnie w trakcie mojego przebudzenia i tego procesu, w którym jestem, że wcześniej jak słyszałam tekst pod tytułem Zmień siebie, a zmieni się świat wokół ciebie, to było takie nijakie, takie puste, takie po prostu, wiecie, wyświechtane powiedzenie przez wiele ludzi, wiele kanałów i tak dalej, i tak dalej. I przyszedł taki moment, kiedy ja zauważyłam, że faktycznie w momencie, kiedy ja zmieniam siebie, zmienia się świat wokół mnie. I to było tak namacalne, że teraz jak ktoś do mnie mówi, że nie, to nie jest możliwe, ja mówię, no okej, no możesz tak myśleć, ale ja wiem, co się dzieje w moim życiu. Tak. Zresztą to, że jesteśmy tutaj i że nagrywam z wami ten film i że jakby doszliśmy do takiego miejsca, w którym chcemy coś robić razem, to jest właśnie tworzenie swojego świata. To jest właśnie to. I właśnie powiedz, Marysiu, kiedy tworzymy ten świat, to owszem, można mieć jakieś cele, jakieś założenia, ale chyba jeszcze lepiej jest nie być w oporze ani w takim ciśnieniu do tych założeń czy do tego, co do nas przychodzi, tylko właśnie obserwować, co nam przynosi przestrzeń i po prostu umiejętnie na niej sobie surfować. Zamiast, okej, ja tu miałam cel, ja tu mam takie założenie, przychodzi coś innego, więc wciskam opór, albo jak mam cel, to jeszcze bardziej na niego naciskam, tworząc jakąś presję, ciśnienie w tym kierunku, wtedy to nie płynie tak łagodnie, a właśnie mieć zawsze ten dystans do tego i być otwartym, żeby obserwować, co przychodzi i to, co w danym momencie przychodzi, to jest to, na co właśnie powinniśmy zwrócić uwagę i z zaufaniem, z lekkością się temu poddać i tak płynąć przez życie. I to jest dokładnie to. Złapać falę.
złapać falę. Surfujemy na fali. Powiem wam szczerze, że ja właśnie podchodzę do tego tak, bez ciśnienia, bez presji, z zaufaniem do wszystkiego, co przynosi każdy dzień, bez większych założeń. I nawet jak mam coś innego zaplanowanego, a coś się pojawia w przestrzeni, mówię, okej, skoro to się pojawia, to mówię temu tak. I płynę sobie na tym łagodnie, bez oporu, bez oczekiwań i to się samo dzieje. I to jest piękne. A czy zawsze tak było? Tak, ja zawsze podchodziłam z dużym zaufaniem do wszystkiego, co mnie spotykało i nie lubiłam, gdy dostawałam jakąś presję czy ciśnienie, że coś mam teraz, w tym momencie. Kiedy jest tylko presja i ciśnienie, już to tak nie płynie. Zawsze trzeba iść właśnie z tego zaufania i poddania się i wtedy przez naprawdę te wyższe energie jesteśmy wręcz prowadzeni i to płynie łagodnie. Po rezultatach to poznajemy, tak? Jak powiedziałaś, kiedy zaczęłaś zmieniać siebie, zmienił się twój świat. Kiedy wszystko w naszym świecie płynie dość harmonijnie, łagodnie, bez większych spięć, konfliktów, no to dlatego, że my też nie wprowadzamy w to żadnego właśnie napięcia ani oporu i poddajemy się temu z zaufaniem, pozwalając sobie prowadzić się. I to jest taki bardzo fajny, łagodny sposób. Mogę coś powiedzieć? Taką teorię, taki koncept kiedyś złapałam, który bardzo lubiłam. On pochodził z jogi właśnie integralnej, z Aurobindo. I to mi się spodobało, że są dwa sposoby na bycie w ścieżce rozwoju. Jedna to jest taka, że załóżmy jest jakieś zwierzę, na przykład małpka, która jest ze swoją mamą i musi przedostać się na przykład, przeskakiwać z jednego drzewa na drugie drzewo. I kiedy to zwierzątko, ta małpka podejmuje decyzję, że ma przeskoczyć z mamą, na drugie drzewo, no to ona wkłada w to wysiłek, ta małpka, tak? To ten zwierzaczek. Mama skacze, zwierzaczek chce być samodzielny i przeskakuje, wtedy musi się napiąć, wtedy musi podejmować decyzję, wtedy wkłada w to wysiłek. A równie dobrze ta małpka może się poddać swojej mamie i wtedy mama ją bierze w pyszczek i to mama przenosi ją z drzewa na drzewo bez żadnego wysiłku, a rezultat i tak jest. I to jest ta przestrzeń, ta piękna boska energia, która nas może po prostu na tej fali surfingowej przenosić przez życie. Bez oporu, bez napięcia. Dokładnie. No, ja byłbym chyba tutaj takim dobrym przykładem odwrotnym do tego, co ty mówisz, Agnieszka, który mocno się zmagał i stawał w oporze do życia i dostawał mocno w tyłek, aż w końcu po latach nie zrozumiał, że jeśli się nie opierasz, to wtedy wszystko idzie dobrze. I mamy dwa zrozumienia, tak. I doświadczenie, i właśnie takie zaufanie. Każda ścieżka jest dobra. Ja tam wolę na skrót. Znaczy ja mam świadomość tego, że są ludzie wśród nas, wśród osób, które to oglądają, i z tak zwanej bajki Zgiego, i z tak zwanej bajki Agnieszki. I wszystko jest okej. Okay. Ważne, żeby tylko znaleźć swoją drogę, bo wtedy, kiedy znajdę swoją drogę, to wtedy jest lekkość. I wiesz, kiedy jest ta lekkość też i o co naprawdę chodzi? Nie o sposób, tylko o tą równowagę, o zachowanie równowagi w tym, tak? Wszędzie, gdzie właśnie wkładamy tą przeciwwagę, czyli jesteśmy poza tym neutralizmem, centrum, jest jakieś odchylenie, jesteśmy w dualizmie, no i zawsze to będzie kreować jakąś formę cierpienia. I we wszystkim dążyć do równowagi, nie być w niczym w przesadzie. To jest ciężkie, bo na przykład zobacz, jesteśmy, Marysiu, załóżmy w takim poszukiwaniu i rozwoju duchowym, tak? Tu jest bardzo dużo pułapek w tym, że wychodzimy z tej równowagi, że żyjemy tylko tym, że mamy wręcz odjechane, tak już wręcz science fiction historie, i nie koncentrujemy się wystarczająco na życiu rzeczywistym. A równowaga to jest mieć właśnie chyba też takie zakotwiczone nogi na ziemi i otwarty umysł na wszystko, co do nas przychodzi i na nic się nie zamyka. Jak ty postrzegasz to, Marysiu, taką właśnie równowagę i jak sobie radzić w tej przestrzeni rozwoju duchowego czy zrozumienia pojęcia duchowego? Piękne wprowadzenie, Agnieszka, naprawdę dziękuję, bo to jest po prostu, jakbyś zebrała w kwintesencję to, co będzie u mnie na kanale. O! Dokładnie, bo to będzie właśnie to, czyli z życia wzięte, nie, z duchowości wzięte, w życie wsadzone. Czyli równowaga między duchem i materią. Jesteśmy tu na tej przestrzeni, która jest materialna, po to, żeby w tej materii działać. A
ale to nie znaczy, że musimy być oderwani od tego, co jest duchowe. To musi się ze sobą, znaczy nie musi, bo to nic nie musi, ale najlepiej jest, kiedy jest to połączone, wtedy to działa. O tym też będę mówiła, o iluzji ciemności w kontekście czasu, jaki jest w tej przestrzeni od momentu intencji do momentu manifestacji w materii. Jak się zrozumie, przepraszam, do wycięcia, jak się zrozumie podstawy tego, w jaki sposób działa nasz umysł, jak trzeba kreować, żeby to było skuteczne, co zrobić wtedy, kiedy zadziewają się rzeczy nieprzewidywalne, skąd one się biorą. Ja bym chciała powiedzieć na tym kanale o moich rozpoznaniach w tych aspektach, dlatego że w momencie, kiedy nabierzemy teorii do siebie, czyli informacji, to jesteśmy w stanie też odnieść się z tymi informacjami do swojego życia i zrozumieć wiele rzeczy, które wywoływały w nas na przykład frustrację albo żale do samego siebie, tak, pretensje i tak dalej, i tak dalej. To powoduje odpuszczenie, czyli jakby czyścimy kartkę. Czyścimy kartkę i dopiero na tej czystej kartce jesteśmy w stanie kreować skutecznie. Ale żeby kreować skutecznie, też trzeba wiedzieć jak. I ja bym chciała tutaj powiedzieć jak. Bardzo pięknie. Mogę, Zygi? Bo coś mi się też nawiązało do tego, co Marysia mówi o tej integralności. Zobacz, no nie każdy może być mnichem, słami, jakimś duchownym, czy oświeconym, który poświęca swoje życie ścieżce duchowej, ani jakimś guru. Tak, powiedzmy, że to są już takie dla mnie ekstremalne doświadczenia z pola życia duchowego i jest to jak najbardziej okej, ale nie każdy może to robić i nie każdy chce to robić i nie jest to ścieżka każdego, ale jednak to zrozumienie duchowe powinno mieć dużo dobrze zintegrowaną właśnie przestrzeń w naszym doświadczeniu życiowym, bo bez tego nie jesteśmy tą całością. I tutaj właśnie cały myk polega na tym, na czym polega tak naprawdę duchowe podejście do życia, to jest właśnie mając tą wiedzę, rozpoznanie duchowe, wprowadzać to w codzienność, w każdy dzień do swojego życia. To jest właśnie ta integralna duchowość. Ja to lubię nazywać integralną duchowością, czyli wprowadzamy ją w każdy dzień, w każdą sytuację i żyjemy. Każdą czynność. Nasze życie z perspektywy właśnie poznania duchowego. To jest coś, co próbujemy właśnie robić i pokazywać, bo to tak naprawdę o to chodzi, żeby znowu nie być w jakimś ekstremie, tylko z tej perspektywy próbować żyć normalne życie. I to jest duchowość. Mhm. Tak, no próbuję siebie odnaleźć w tym, co mówisz i tak to właśnie jest. Słuchajcie, że każda czynność, na przykład moja kochana hydroponika, ona nie uskrzydla naprawdę, bo to są chwile, w których ja po pierwsze jestem ze sobą i mogę ze sobą cały czas rozmawiać, ale jestem z tymi roślinami, które mówią do mnie, pokazują mi, co im nie pasuje, co im dokucza, co im poprawić, albo mówią wręcz, jest mi tak dobrze, że proszę bardzo, jestem dla ciebie, nie? To są takie proste chwile, słuchajcie, kiedy gotujesz obiad i musisz tam, wiesz, dosolić, dopieprzyć, wymieszać, przyprawić. To są najbardziej duchowe chwile dla mnie, kiedy jestem ze sobą i jestem z tą czynnością, którą robię na co dzień. Nie wiem, jak wy to odczuwacie, ale ja tak właśnie to czuję. No, oczywiście. Tak, jasne. To jest tak, jak mówisz, to są te chwile ze sobą, ale tak naprawdę te chwile z innymi też są chwilami, w których możemy być w połączeniu z duchowością. Tak jak dzisiaj razem, w trójkę. Też. Odniosę się do waszego wczorajszego nagrania z Kasią, gdzie Kasia mówiła o tym, że idzie na zakupy i pani w sklepie mówi, że ładnie wygląda. I to jest właśnie to, bo ona sieje dobro. I to nie chodzi o to, żeby w jakiś sposób, znaczy to chodzi też o to, żeby szukać czasu dla siebie i ze sobą, ale to dla mnie ta uważność w codzienności i to przekładanie tych teoretycznych schematów duchowych w praktyczne działania w rzeczywistości, to jest tak naprawdę od momentu, kiedy ja wstaję, otwieram oczy i mówię dziękuję za to, że tu jestem.
Dziękuję, że świeci słońce albo że pada deszcz. Później jadę z moim dzieckiem do przedszkola i proszę o ochronę i opiekę. Tak? I proszę o to, żeby ten dzień, wszystko co się w nim wydarzy, żeby było dobre dla mnie, bez szkody dla kogokolwiek. To są takie, wiecie, to są takie rzeczy, które jeżeli chcesz, bo to trzeba chcieć, to nie jest tak, że ktoś ci powie, jak ty masz żyć. Bo to jest twoja odpowiedzialność za to, żeby później to w codzienności po prostu było. Ale jeżeli to jest, to naprawdę wszystko jest, idzie w lekkości, bo jesteś w prowadzeniu, tak, jesteś opiekunem. Staje się prawdziwe. Tak, dokładnie. Potwierdzam. I, tak. I zmienia się i przestrzeń, i ludzie, i sytuacje, bo po prostu nie generujesz swoim zachowaniem sytuacji, które mogłyby cię zaniżać. I w momencie, wyobraźcie sobie teraz sytuację, w której większość społeczeństwa na świecie, ludzi na świecie zaczyna żyć tymi prawami, o których mówi się od dziecka. Tymi dobrymi rzeczami, które każdy z nas wie, że one są i że trzeba by było tak i tak się zachować. Naprawdę nie trzeba nic więcej. Witamy w innym świecie. Witamy w innym świecie. Otóż to. Dziękuję, no, Aga. Dam wam taki przykład. Ja kiedyś byłam rozhisteryzowana, znerwicowana, zdenerwowana, ciągle w neurotyzmie, napięciach, w chaosie, emocjach, cuda na kiju, przepraszam. I pamiętam, że były takie dni, kiedy no jak już się zaczęło, to wszystko szło źle. Naprawdę, to już mówiłam na te dni, to jest po prostu już taki łańcuch problemów, jak już się zaczęło, to już tak będzie do końca, no i trzeba to przeżyć, ten ciężki dzień, i to jest po prostu seria jakichś z 5 na 5 problemów i dziwnych zdarzeń. I tak już szło naprawdę seryjnie. I w pewnym momencie, kiedy już zrozumiałam, że to ja robię i ja mam na to wpływ, to jak się taki dzień zaczynał i coś się zaczęło w tym dniu komplikować, to sobie na chwilę usiadłam, wzięłam parę głębokich oddechów i powiedziałam sobie dość. Wystarczy. Od tej chwili mówię stop, decyduję, ustanawiam, że wszystko się zmienia i od teraz anuluję wszystko to, co się działo i tą energię. Wszystko ma płynąć spokojnie, łagodnie, harmonijnie, bo taka jest moja decyzja. Kilka oddechów, pobycia ze sobą w obecności. Startuję dalszy ciąg tego dnia i wszystko płynie. A możemy to robić rano, jak się przebudziliśmy. Dokładnie. Zrobić sobie scenariusz na ten dzień. Ale super, że to powiedziałaś. Super, że to powiedziałaś, Agnieszka, bo to właśnie o to chodzi, żeby jakby zrozumieć, że moc jest w nas i że to my kreujemy te dobre i te złe rzeczy, które nas spotykają. O tym mówiliśmy i o tym pewnie też będę mówiła na kanale, jeżeli chodzi o umysł. Dzisiaj nie będę wchodzić w szczegóły, ale w momencie, kiedy zdecydujesz się myśleć i działać na tak, czyli w pozytywie, to nie będą się pojawiały sytuacje negatywne. Nawet jeżeli podejmujesz pewnego rodzaju ryzykowne decyzje na tak, to one w rezultacie są dobre dla ciebie. Super, że to mówisz. Po prostu te sytuacje negatywne nie są kompatybilne z takimi decyzjami. Tak, no bo jeżeli tej energii w nas nie ma i ja nie zakładam, że zadzieje się coś nie tak, jakbym chciała, czyli nie robię sobie w głowie scenariuszu na wypadek gdyby, to ten wypadek nie przychodzi. Dokładnie. Dokładnie. Bądźmy w zaufaniu, bo jest większa inteligencja w tym wszystkim, co się dzieje. Jest takie prowadzenie i przestrzeń działa tak nie, żeby nas skrzywdzić, tylko nas właśnie prowadzić w tym lepszym kierunku, więc nie wciskajmy oporu, idźmy tu z zaufaniem i mówmy tak na wszystko, co się pojawia i obserwujmy to, nawet jeśli nam się to w pierwszym momencie nie podoba. Okej, pomyliłam się, jestem na autostradzie, spóźnię się, jadę dookoła. No, tak, tak miało być. Dziękuję za to, że się pomyliłam i że pojadę okrężną drogą. Oj tak, tutaj można by sobie przykładami.
Oj, miałam tak. taką sytuację. Na rondzie skręciła mnie w ten zjazd, który trzeba, i wyjechałam właśnie i musiałam 40 km w jedną stronę do zjazdy, 40 z powrotem, żeby móc z powrotem wrócić, czyli na 1,5 godziny w plecy z dojazdem do domu. Ale wiecie, co było przedziwne? Że jechałam, już wiedziałam, że mam samochód ustawiony na pasie do skrętu, nie tego, i tylko mówiłam nie, ale jechałam dalej w tą samą stronę, nie? I w pewnym momencie zaczęłam się śmiać sama ze siebie i ze swojej reakcji. Mówię, dobra, to jak mamy jechać, to jedźmy. Bo wiecie, mogło być tak, że ja dzięki temu uniknęłam czegoś grubszego, prawda? Niż tylko tych 40 minut w plecy. Tak, bądźmy w zaufaniu. Ja kiedyś się tak pomyliłam i w miejsce, w które przyjechałam i byłabym tam 15 minut wcześniej, był tak gigantyczny wypadek, że zbierałam szczękę z podłogi. Otóż to. To się nie dzieje bez przyczyny. Zaufajmy temu, co się dzieje. Marysiu, wspomniałaś o umyśle, czyli już teraz rozumiem, że będzie tutaj dużo właśnie takiej wiedzy, informacji, edukacji, inspiracji do tego właśnie, jak sobie radzić z tym naszym umysłem. I tak prawdę mówiąc, kiedy szukamy właśnie wiedzy, filozofii duchowej w ścieżkach, na przykład w nurtach duchowych, ja zauważyłam, i z czym no, wiele osób też się zgadza, że tak naprawdę te wszystkie filozofie, te wszystkie nurty służą tylko jednemu, żeby zrozumieć funkcjonowanie naszego umysłu i poradzić sobie z nim. To jest kluczowe, myślę. To jest kluczowe, dlatego że znowu wrócę do tych systemów, w których my jesteśmy wychowywani i w które nas wkładano. Tak naprawdę od samego początku jesteśmy ulepiani w taki sposób, żeby komuś było wygodnie nami sterować. Zaczyna się to od rodziców, później przedszkole, później podstawówka, później kolejna edukacja i tak dalej, i tak dalej. I w momencie, kiedy zrozumiemy, jak działa nasz umysł i czym on tak naprawdę jest, a kim jesteśmy my, i kto tu tak naprawdę dowodzi i trzyma to koło sterowe w rękach, to z tych komentarzy, które zadziać się mogą pod tytułem, bo to jest takie trudne, to jest tak ciężko, to tak długo trwa i w ogóle, to może się okazać, że to wcale nie jest takie trudne, to wcale nie jest takie ciężkie, to wcale nie musi długo trwać. Co nie zmienia faktu, że przejście ze schematu, w którym żyjemy lata, w coś nowego jest w oporze. Ale ten opór nie jest w nas, tylko w umyśle. Dlatego trzeba go w cudzysłowie rozebrać na czynniki pierwsze, żeby zrozumieć, jak sobie z nim poradzić. Dokładnie. To jest też takie, wiesz, tak jak dobrze, bardzo dobrze to wszystko ładnie określiłaś. I to trzeba też właśnie zrozumieć, że umysł, który nie jest w jakiś sposób okadrowany, jest jak dziecko, które nie jest wychowywane i zostawione bez opieki, albo jak zwierzaczek, który nie jest w jakiś sposób też zaopiekowany, tak, i wytresowany, wytrenowany. I no niestety mamy różne umysły. Ja miałam taki, że ja już nie mogłam słuchać moich myśli, tak mnie męczyły, że najchętniej bym sobie odkręciła głowę i postawiła obok, mam dosyć tego, to nie jest moje, ja tego nie chcę. I trzeba było jednak coś z tym zrobić, tak? Bo umysł tak myśli, jak serce bije. Nie mamy na to wpływu, żeby to zatrzymać, ten potok myśli, ale możemy go ukierunkować, możemy to wytrenować, możemy to wytresować i delektować się chwilami ciszy, spokoju, pustki, przerwy, no i nawet takiej kontemplacji, tak? I to jest ciężkie, tak jak powiedziałaś, tutaj przez pewien okres trzeba włożyć ogrom wysiłku, oporu, ale jest to bardzo opłacalne i to wcale nie jest długi proces, bo naprawdę ja kiedy kilkanaście lat byłam histeryczką i nagle zrobiłam tą decyzję, dość tego, umysł nie będzie tutaj rządził moim życiem, tylko ja go wezmę za pysk i go wychowam. Przez miesiąc czasu naprawdę się z nim tam boksowałam. Boksowaliśmy się, on ze mną, ja z nim. Jedna myśl, to ja drugą, ty mnie tą, to ja ciebie tą, i tak było. Po miesiącu czasu odpuściło i zaczął myśleć tak, jak ja chciałam. Otóż to. I tu pokazałaś pięknie tą opowieścią,
że my nie jesteśmy jedno. Ty nie jesteś umysłem, a umysł nie jest tobą. To jest narzędzie, które jest zapakowane w tym kombinezonie ziemskim do wykorzystania. I teraz pytanie, kto go wykorzystuje? I w jaki dokładnie. Sposób? Dokładnie. A to będą pewnie pytania i odpowiedzi na twoim kanale. Super. Kto go wykorzystuje, świat. Dlaczego i jak my go możemy wykorzystać? Czyli inny świat jest tak naprawdę w zasięgu ręki, tylko trzeba chcieć go stworzyć dla siebie. Otóż to. Mhm. Czyli co, decyzja, odpowiedzialność, zaangażowanie? Wszystko po trochu i wszystko w innej kolejności dla każdego, bo każdy jest inny, ale wszyscy jesteśmy całością. I wydaje mi się, że w momencie, kiedy będzie możliwość bycia w tym razem, to będzie to łatwiejsze. Marysiu, kiedy startujesz? Kiedy startujesz? Ja wystartowałam we wrześniu w zeszłym roku, ale z wami to od dziś. Od dziś. Twój kanał, wiemy jaką ma nazwę, to będzie cię łatwo znaleźć. Myśmy cię już dodali na portalu Netify, tam już jest link. Drodzy widzowie, jakbyście chcieli znaleźć Marysię łatwo, to właśnie wejdźcie na portal Netify i klik i znajdziecie kanał Marysi. Ty już masz pewne filmy na twoim kanale, bo ja tam trochę myszkowałem. Jest też pierwsza nasza wspólna audycja, Moja droga do przebudzenia. Ta audycja będzie tym zaczątkiem, początkiem, no i czekamy na dalsze z tobą. No uchylę rąbek tajemnicy, że będzie też druga część mojej drogi do przebudzenia, dlatego że chciałabym, żeby, tak jak mówiłam na początku, ci, którzy będą mnie słuchać, żeby wiedzieli, co z czego wynika, jaka była moja droga do tego miejsca, w którym jestem. Na kanale jest kilka filmów z jesieni zeszłego roku i to są dla mnie bardzo wartościowe filmy. Trochę w innej odsłonie mnie tam możecie zobaczyć, bo dzisiaj mogę powiedzieć, że to był kulminacyjny moment mojej pracy ze sobą. Nie będę ich kasowała, bo dobrze jest zobaczyć, z jakiego momentu się zaczynało i w jakim momencie jest się teraz. Dla mnie ten kanał też będzie swojego rodzaju drogą i taką możliwością powrotu, żeby zobaczyć, co się po kolei zadziewało, bo czuję, że to początek pięknej przygody. To my Ciebie jeszcze raz witamy bardzo serdecznie, prawda Agnieszko? Na pokładzie, oj tak. Na pokładzie. Mamy nadzieję, że poznasz też ludzi, którzy z nami współpracują. Niedługo zorganizujemy takie spotkanie. Będzie spotkanie nieoficjalne, takie robimy co jakiś czas. A dziś życzymy Ci samych coś tam. No, wiecie co, to był kamyk wdzięczności. Muszę się schylić, żeby go wsiąść w rękę. Ale skoro się odezwał, to znaczy, że chciał być przedstawiony. Także momencik. Nie będziemy tego wycinać. Dzisiaj mamy kilka takich smaczków ciekawych. Kamyk wdzięczności. Wow! Proszę. To jest kryształ? Kryształ górski? Nie, to jest kamyk. Aha, kamyk. Który znalazłam idąc na spacerze. Często wołają do mnie kamienie i często je zbieram. Siostra I to nie są kryształy, to nie są jakieś tam drogocenne kamienie, ale dla mnie bardzo ważne. To znaczy często okazują się być kamieniami półszlachetnymi, bo my nie wiemy, po czym stąpamy. To o tym też będę chciała kiedyś nagrać film. Ja mam też mocne połączenie ze skałami i być może to od dzieciństwa właśnie było taką przypominajką, bo kamienie były ze mną od dziecka. Natomiast kamień wdzięczności jest zaczerpniętą inspiracją z Sekretu. Tam jest taki fragment mówiący o tym, że mężczyzna nosi kamyk ze sobą i za każdym razem jak go dotyka, to mówi o tym, za co jest wdzięczny.
wdzięczność jest ze mną na co dzień, więc i kamienie są ze mną na co dzień, bo tak na dobrą sprawę nie ma znaczenia, jaki to jest kamień. Ważne, że w momencie, kiedy go znajdziesz, albo on znajdzie ciebie i cię zawoła, żebyś poczuł, do czego ma być ci potrzebny. Więc to jest mój wdzięczności kamień, który dzisiaj cały czas był ze mną w dłoni, no i chciał się pokazać, więc proszę. Tak, czyli potwierdził dokładnie ci, że jesteś na dobrej drodze, przytaknięcie, nie ma przypadków, muszę coś opowiedzieć w tym wypadku, co powiedziałaś, coś niesamowitego, bo ja też jestem taka szalona, że na moje wędrówki w naturze chodzę z plecakiem, do którego wpycham kamienie, bo do mnie przemawiają. Dla mnie to jest taka najstarsza świadomość, która tam jest i powinniśmy właśnie do niej podchodzić z wdzięcznością, pokorą i szacunkiem potężnym. Szacunkiem, tak. Ja uwielbiam sobie właśnie z różnych miejsc, w których jestem, zabierać jakiś kamyczek, który się do mnie uśmiechnął i pozostawać z jego energią w moim otoczeniu. Ale kiedyś miałam takie niesamowite spotkanie właśnie z naturą. Byłam na długim spacerze w lasach i to jest naprawdę trasa ponad 10 kilometrów. I tutaj w Kanadzie my mamy takie trasy, że prawie nikogo nie spotykamy, jest duża przestrzeń, mało ludzi, więc naprawdę można się nasycić tą energią natury i z nią kontemplować. I doszłam do jednego stoliczka kempingowego, na którym piknikowego, na którym były śmieci. Ktoś zostawił jakieś butelki po napojach i mówię sobie, ojej, tak daleko do śmietnika, dlaczego ci ludzie zostawiają śmieci w naturze? No przecież ktoś to musi posprzątać, to nie może tu zostać. I biję się z moimi myślami, jak ja to zabiorę do mojego plecaka, to będę szła jeszcze tyle kilometrów z tymi śmieciami. Ale mówię, no nie, nie można tego zostawić. No to zabrałam te butelki, te śmieci, upchnęłam do plecaka, wzięłam je i sobie poszłam. Jak doszłam po kilku kilometrach do jakiegoś kosza na śmieci, to je wyrzuciłam. A chyba nawet u siebie w domu je wyrzuciłam, bo już nie było żadnego kosza po drodze. I drugim razem, jak byłam na tej trasie i robiłam ten spacer, dochodzę do tego, aż mam siarki, dochodzę do tego stoliczka piknikowego, a na nim leży piękny, duży kamień przez kogoś pomalowany, udekorowany w piękne kwiaty. I ale nikogo nie ma. Ja też. Ja mówię, ojej, to jest prezent dla mnie z wdzięczności za to, co ostatnio zrobiłam. W tym samym miejscu, aż mam ciarki. Oczywiście ten kamyczek zabrałam i jest u mnie, przy mnie, w moim domu, w moim salonie, na przypomnienie tego. Każdy dobry gest jest, ma znaczenie i do nas wraca. I wraca. Dobra, tak. Tak, przestrzeń do nas cały czas mówi, ale jeszcze jedno, bo mam takie pytanie, bo zobaczcie, jeżeli tu naprawdę przestrzeń jest inteligentna, jak coś się dzieje, jak czegoś słuchamy, przychodzi do nas jakaś informacja, to dlatego, że jej potrzebujemy i wszystko nas uczy, wszystko nas wspiera w tej ścieżce wznoszenia się, rozwoju i tylko się temu poddać i być na to czujnym, być w tym obecnym i wyciągać z tego tą esencję. Więc jeśli słuchacie takich treści, jeśli właśnie weszliście teraz na tą przestrzeń Marysi, jeśli posłaliście tego, że będzie miała swój kanał, będzie dawała informacje, to może właśnie dlatego, że te informacje do czegoś, do jakiegoś połączenia są wam potrzebne. I każdy nas czegoś nauczy, nauczy o sobie. I my dzisiaj przed tym nagraniem sobie rozmawialiśmy w trójkę za kulisami i Marysia nas czegoś nauczyła i znowu z Zygi po prostu zrobiliśmy wielkie o. Bo opowiadaliśmy sobie, prawda, Zygi o naszych ostatnich snach, i okazało się, że mamy sny takie same, że mieliśmy ostatnio taki sam sen. Dziwne, ale no ciekawe. Znaczy dziwne. Nie ma przypadków. Nie dziwne. No i Marysia nas oświeciła, jak to jest ze snami. Marysia, chciałabyś przekazać tą wiedzę? Pewnie się komuś przyda, bo nie jest przypadkowe, że o tym mówimy. Mhm, jasne. Oczywiście. W moim odczuciu, tak jak ja mam sny, to one mają... jakby to powiedzieć, można by było je podzielić na sny, które widzę z perspektywy własnych oczu albo z perspektywy obserwatora. I w kontekście swoich snów, a nie miałam ich przez 17 lat, dlatego że je zablokowałam, taką mamy moc, o tym też powiem, i odblokowałam sobie te sny, dowiadując się, że poprzez sny widzimy to, co robi nasza dusza i dostajemy informacje od niej. Więc jak je odblokowałam, no to miałam tabuny snów.
Ja nie śniłam jednego snu na noc. Ja śniłam naście snów w nocy codziennie. I byłam tak zmęczona codziennie wstając. Natomiast na bazie tak dużej ilości snów byłam w stanie też wyłapać różnicę między jednymi a drugimi. I w momencie, kiedy śnię i widzę z perspektywy własnych oczu, to moja część świadomości Marysi, która jest wcielona tutaj na ziemi i kładzie się spać, czyli jej ciało fizyczne śpi, moja świadomość, moja dusza idzie do tej przestrzeni, gdzie potrzebuje tamta cząstka mojej duszy wsparcia. Czyli wtedy, kiedy widzę swoimi oczami, moja esencja wnika w esencję, która jest na danej przestrzeni. I to się dzieje w taki sposób, że odbieramy wszystko na sobie, łącznie z fizycznością i czasami, bardzo rzadko, ale czasami jest tak, że możemy obudzić się i mieć na przykład fizyczne ślady na ciele. Dlaczego? Dlatego, że nasze ciało energetyczne, które wychodzi z ciała fizycznego i podróżuje w trakcie snów, składa się z ciała mentalnego i z ciała emocjonalnego. I to są ciała energetyczne. Jeżeli te ciała energetyczne są, wnikają w inną część naszej duszy i na innej linii czasowej, bądź też innym świecie, doświadczają tego, co tam jest i jest to nacechowane emocjami, to poprzez bardzo dużą dawkę emocji, którą jakby odbiera ta nasza część duszy, będąc w tamtej części duszy na tamtym świecie, może przenieść na ciało fizyczne. Dlaczego? Dlatego, że energia manifestuje się w materii. Więc bardzo często jest tak, że sny, które są trudne, gdzieś ktoś nam robi krzywdę w tym śnie, czyli w tym innym naszym przejawieniu, w innej linii czasowej, może to być tak trudne doświadczenie, że na przykład pojawiają się siniaki na ciele. Albo też ma się uczucie, tak jak moja znajoma ostatnio miała uczucie duszenia. I to zostaje z nami na ciele fizycznym przez na przykład pół dnia, albo cały dzień, albo długo po przebudzeniu. Dla mnie to jest przeniesienie się właśnie naszej świadomości, naszej duszy w inną cząstkę po to, żeby ją wesprzeć. Tak? Jeśli patrzymy się od wewnątrz, tak? Jeśli jesteśmy uczestnikiem tego snu. Tak, jeżeli widzimy własnymi oczami. Mhm. I to są sny na innych liniach czasowych, na innych światach, do przodu, do tyłu, bądź teraźniejszości. Tak? I co jest ciekawe, że w momencie, kiedy na przykład rozgrywa się ta trudna sytuacja i my wracamy później tutaj i pamiętamy ten trudny sen z tymi trudnymi sytuacjami, to poprzez intencję, wyciszenie i prośbę do źródła, swojego źródła wsparcie dla tej cząstki, możemy jeszcze raz wrócić w to samo miejsce, w ten sam czas, zazwyczaj wracamy do przodu tego snu po to, żeby uniknąć tą sytuację. Tylko trzeba wiedzieć, co w tym śnie zrobić. I o tym też chcę mówić. A druga perspektywa? Teraz mnie ciarki przeszły. Mnie też, bo to jest nasza rzeczywistość, nie Zygi? Tak. Ale to robimy. Widzisz, nie mieliśmy tej wiedzy, ale intuicyjnie to robiliśmy. Ale zanim powiesz o drugiej perspektywie, to przypomniał mi się list pewnej mojej Wicki, dobrze mówię? Wicki, która napisała o swoim śnie, który był tak dla niej rzeczywisty, że w sumie, kiedy się obudziła, to w ręku trzymała fizyczną rzecz z tego snu. Zmaterializowała się ta rzecz. To była kartka papieru, jakby zeszyt w kratkę i kawałek tego zeszytu urwany i trzymała go w ręku. I na tej kartce były tylko inicjały. Inicjały, które śniła w tym śnie, które dostała od istoty, która jej tą kartkę dała do ręki. Ona mówi, że nie wie, czy z tą kartką poszła spać i dlatego miała ten sen, czy też z tego snu przyszła ta kartka do niej.
Aż mam ciarki znowu teraz. Ja też. Ciarki to jest potwierdzenie. Wiesz, to jest tak, nowa manifestacja energii w materii. Więc jeżeli mamy ciarki, to jest potwierdzenie na to, że tak jest. Tak samo jak płyną łzy bardzo często przy wzruszeniu, to wtedy jest potwierdzenie, że jesteś w polu serca i w tej miłości bezwarunkowej. A no, jaka jest ta druga perspektywa, kiedy jesteśmy, jak ją zdefiniować, kiedy jesteśmy obserwatorami? Mhm. Właśnie. Tak, to są wejścia w poprzednie wcielenia. To są przekazy naszej części duszy, która w poprzednim wcieleniu naszym z czymś sobie nie poradziła i wyświetla nam to w trakcie snu po to, żebyśmy mogli jej pomóc uwolnić się od tego. I albo w ciągu swojego życia zdarzy się sytuacja podobna, gdzie my się zachowujemy inaczej, a ze względu na to, że wszyscy jesteśmy ze sobą połączeni, to również jesteśmy połączeni z naszymi cząstkami, więc nasze części duszy widzą z tych innych przestrzeni, tych mniej materialnych, to co się dzieje z nami, tak? Czyli przez przesył informacji następuje, albo B, w pracy energetycznej, komunikujemy się z tą częścią duszy w tej sytuacji, która nam się wyświetla energetycznie w trakcie snu z pozycji obserwatora i w ten sposób możemy jej pomóc uświadamiając. Ważne jest to, żeby nie przekraczać granicy i nie wchodzić w wolną wolę danej duszy, bo my wcielając się w rozproszeniu albo rozmnożeniu, tak jak ja to mówię, naszych cząstek do wcieleń, to świadomością jesteśmy odrębni. Więc wolna wola każdej z cząstek jest nadrzędną wartością. Jest indywidualna. Tak. W tym momencie ta cząstka jak gdyby zasila naszą cząstkę, jeżeli to jest sen z obserwatora? Tak. Jeżeli się tam dzieje trudna sytuacja, to ona podświadomie, bo to idzie z podświadomości, czyli podświadomość, czyli to, czego doświadczyłaś w tym i w poprzednich życiach. Tak? To idzie z podświadomości, to u ciebie jej lęki i strachy wychodzą w fizycznym twoim życiu i się manifestują. Czyli do oczyszczenia. Czyli... No właśnie. Tak. Ale ciekawie. W tym momencie możemy oczyszczać przeszłość, teraźniejszość i nawet mieć informacje co do przyszłości, bo jeśli się to nam wyświetla w jakiejś formie przekazu, wizji, etykietki, wszystko do oczyszczenia, podświadomość. Sprzątamy. No to widzowie, macie dzisiaj przedsmak tego, co was czeka. Tak? To też nie jest zero-jedynkowe. Bo to, czego ja się nauczyłam i o czym też chcę powiedzieć na kanale, że w rozwoju duchowym można się pogubić. I czasami jest tak, że my, w sensie ja, Marysia, ty Zigi, ty Agnieszko, nie musimy nic robić ponad to, żeby uzdrawiać swoją przestrzeń wokół. Bo ingerencja w różne przestrzenie, jeżeli to nie jest słuszne, może tylko zaszkodzić. Jak to rozróżnić, jak właśnie to subtelnie wiedzieć, kiedy należy właśnie zaingerować, a kiedy się temu poddać. Może też rezultaty, prawda? Coś, co nas blokuje. Z mojego doświadczenia i z moich obserwacji siebie i swojej pracy, to jest zaufanie do siebie i do swojej nadduszy i do informacji, która spływa w danym momencie. I to jest do odkrycia w nas. Bo to, że my wiemy, że możemy zrobić to czy tamto, to uruchamia w nas kolejny program. Zbawcy, ratownika, misjonarza. Nie? Ja mam misję, to teraz będę. Ale tak. To też jest pewnego rodzaju schemat, z którego trzeba się wyleczyć. Dokładnie. Wiesz, bardziej chyba powinniśmy zacząć otwierać się na to, żeby ufać naszemu subtelnemu odczuwaniu.
i dokładnie zaufać sobie, polegać bardziej na tym, tu bardziej się na tym skoncentrować. To nie jest łatwe. To zależy. Jak powiesz, że nie jest łatwe, to nie będzie. Tak, dlatego mówię, trzeba temu się poddać, zaufać i się w to wczuć. To by było dobrze szukać właśnie tej informacji, zaufać, co płynie tak subtelnie z naszego wnętrza, jakie mamy odczucie z tym. Tak, to jest do zrobienia. To jest tak. Do zrobienia i to wszystkie energie, które teraz schodzą, są nam przychylne. I to, co ja przepracowywałam i o czym mówiłam na swoim pierwszym filmie Droga do Przebudzenia, trwało lata, a ja teraz obserwuję ludzi, z którymi pracuję i u nich takie procesy dzieją się w ciągu miesiąca, dwóch tygodni, pół roku, trzech miesięcy. Widzicie, to jest tak przyspieszone, że kolokwialnie mówiąc, grzechem byłoby nie wykorzystać tego, co daje w tym momencie energetyczne położenie tego świata materialnego. Bo przenikanie energii z materią w tym momencie jest przeogromne. I gdybyśmy nie byli tak pozasłaniani tymi wszystkimi schematami, nakładkami i tym wszystkim, co nas w jakiś sposób ukształtowało i trzyma w ramach, to my byśmy się poddali temu i bylibyśmy na zupełnie innym poziomie rozwoju. Bo prawda jest taka, że to człowiek siebie blokuje w tym momencie. Ogromne jest przyspieszenie i warto właśnie poddać się, zaufać temu, co się dzieje, bo naprawdę to może nas doprowadzić do innego świata, do lepszego świata. Ja też obserwuję takie przyspieszenie wszędzie wokół mnie, w sobie. Tak. Moje drogie panie, bardzo... Bardzo wam dziękuję za dzisiejsze spotkanie, za podsumowanie. Macie namiastkę, drodzy widzowie, tego, co będzie się działo na tym kanale, a będzie się chyba działo. Więc obserwujcie, idźcie, będą powiadomienia u nas na kanałach. Jeśli się tam pojawi ciekawa audycja i Marysia zechce, żeby takie powiadomienie było, to tu na tym kanale znajdziecie link do takiej nowości u Marysi w innym świecie. Jeszcze raz bardzo wam dziękuję. Marysiu, życzę ci samych wspaniałych chwil. I wzajemnie. Marysiu, bardzo dziękujemy. Bądź tą kulą, rozbijaj inne kule, niech ta energia płynie dalej, niech się rozprzestrzenia. Bardzo, bardzo ci dziękujemy, jesteśmy wdzięczni. No i dziękujemy za wysłuchanie i za wsparcie właśnie takich fajnych kanałów i treści. Prosimy właśnie o komentarze, o waszą też energię tutaj, gdzie możecie właśnie skontaktować się z nami, napisać coś, dać łapkę do góry, pójść na kanał Marysi. Za każdy taki gest bardzo dziękujemy, no bo w tym momencie energia właśnie płynie od jednego do drugiego i jest wyrównana. Dziękujemy. Ja tobie też, Agnieszko, dziękuję za pomoc, za współpracę audycji. Wszystkim wam dziękuję. Trzymajcie się i do następnej audycji już na kanale Marysi. Zapraszam serdecznie, niech się mnoży. Do zobaczenia. Cześć.